No to wtedy to były takie czasy, że też jak ten Polak taki, no słyszałem o tym, wiesz, bo już się nazywało, na Clapham Junction, jak stał na dworcu z plecakiem, no i proszę ciebie, szła policja, to nic o niego nie mówili, on położył plecak na ziemi, wszystko wyjął z plecaka, rozłożył, żeby widzieli co ma i włożył z powrotem, nie? Takie kurwa, wiesz, bo tam przeszukiwanie by. No ale to było po tym, jak na owalu tego Brazylijczyka zastrzelili, kurwa, bo chłopak szedł, mu tam kabelki wystawały z tego elektryk, kurwa, biegł do roboty szybko, kurwa, rano. A ja tam akurat przejeżdżałem chwilę później. Brazylijczyka zastrzelili? Tak. Na stacji, w metrze go, kurwa, zastrzelili. No myślę, że bombę może ma jakąś, tak? Wiesz... Co oni myśleli? Ach, kurwa, to tak jak ja teraz pomyślałem, o czymś nie pojechałem. O, to tam, dla mnie to jest wielka ustawka była z tymi całymi zamachami. Praca służb specjalnych, proszę kolegi. Dlaczego? Mogę panu powiedzieć dlaczego, no ale... Jestem na 99% pewnie. A tu Brazylijczyk, no to zginął trochę przez przypadek, to żeby show trwał, bo... Trzeba by zacząć od tego, jak zarządzać społeczeństwem. Ty jesteś z miasta czy ze wsi? No, tak trochę tak, trochę tak. No. To a jak zarządzać stadem krów? Albo owiec, jak jesteś z... No, ale gospodarki akurat nie ma. Nie ma. Aha, nie ma. No to, no wiesz, ja ci powiem tak, kolego. Jest stado jakiekolwiek, to musisz mieć jakiegoś psa, który by ci pomagał naganiać bydło, nie? Czy bydło, albo owce, whatever. Te pasterze, kurwa, Tak. No to teraz tak, masz takie duże społeczeństwo. Ono musi żyć z jakąś kontrolą. Musi to być jakiś system, że muszą, tak, bo inaczej będzie burdel, bajzel, nie wiadomo co będzie, no chuj. Anarchia, tak? Więc trzeba wymyślić, jak trzymać za ryj wszystkich. No to po to są właśnie te podatki, po to są wojny wymyślone. Po to była, wiesz, później zimna wojna po wojnie. Aczkolwiek, powiedz, pomyśl chwilę, Paweł, nie mówię, że jestem pewny na 100%. Pomyśl sobie nad jedną rzeczą. Ile Ameryka ma głowic atomowych? Kiedyś miała 2800. O, czerwone. Dzień dobry. Będzie fajnie na YouTubie. 2800 głowic atomowych. Rosja też w granicach 2000.